Hej, z tej strony Ewelina, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotowałam dla Was taki deck. Mamy Royal Gianta, mamy Hoga i mamy Sparkiego, więc to może być naprawdę ciekawe i interesujące połączenie. Jak mi pójdzie, nie wiem, ale mam nadzieję, że Ty, który to teraz oglądasz, to mocno zaciskasz kciuki i po prostu oglądasz to I błagasz Jezusa, żeby dał mi jedną chociaż wygraną na odcinku. Tak jest. Nie no, żartuję, ale serio, trzymajcie za mnie kciuki, bo to może być ciekawe doświadczenie. Dawno nie grałam Hogiem. Tutaj Hog jest na levelu 11, chociaż szczerze myślałam, że na moim tym drugim koncie, że ten Hog jest jednak na 12, ale jednak się okazało tak. Royal Giant, lecimy z nim. Lecimy z nim od razu. Tutaj kolega nas zaskoczył minerem, ale może nie będę sobie go kontrować, tylko po prostu poczekam aż... Dobra, teraz skontrujemy w takim razie. Nie wiem, czy użyć Sparkiego. Otóż nie. Tutaj nasz kolega Wizard. Powiem Wam, że strasznie nie lubię grać na Wizardy, bo one mnie tak wkurzają, one mnie tak wkurzają, Wam powiem. O Jezus, o Jezus. Okej, lecimy z Hogriderem. Zobaczcie sobie, jakie teraz combo jest. Jest Hog, jest Muszkieterka i jest Sparki. Co to będzie? Jak Sparki wystrzeli, to już w ogóle będzie... O! Zamroził nas! Zamroził nas! No to ciekawie. Przez chwilę myślałam, że ten Sparki jednak nie wystrzeli. Ale udało mu się. Wow, wow, wow. Czy strzeli jeszcze raz? Jednak nie. No, na levelu 10 to jednak mało ma tego HP, więc czego mogliśmy się spodziewać? O, fajnie nam poszło. Mamy i Kinga obitego i boczną wieżę jego. Więc sobie wyskoczymy z Royal Giantem jako obronę. Przed tym nieszczęsnym Wizardem tutaj wypuścimy sobie strzałki, bang, bang, bang i zobaczymy. Wiadomo, że wygraną mamy w kieszeni. O Jezu, przydałby mi się teraz zap. Ale no niestety. Hog uderzy chociaż raz. Tak. Tak jest. Bang. Dajemy bacy na tego minera. I robimy już cały push. Robimy cały push. Royala wypuszczę od środka. Razem z Barbarianami, tak mi się wydaje. Albo damy go tutaj po prostu tak. A Barbarian na środek. Znowu za późno. Znowu za późno. Ale nie wyszło to aż tak źle. I zobaczcie sobie, jak teraz go poskładamy. Poskładamy go pięknie. Sparki wystrzeli. I mamy pierwszą wygraną. Wow, wow, wow. I ponownie widzę, że sypie śnieg za oknem. Mamy taką zamieć. Także spoko. Pozdrawiam wszystkich z południa. I bang. Okej. Odbieramy sobie skrzynkę. O Jezu, myślałam, że będzie legenda, ale no niestety nie. I lecimy z kolejną walką. No powiem Wam, że spoko taki deck jest. Zwariowany. Często spotykam właśnie na moim głównym koncie takie zwariowane deki, że aż się dziwię, że ludzie mogą coś takiego w ogóle stworzyć, a teraz sama gram takim lekko chorym dekiem, ale jest spoko, podoba mi się to, że na tym koncie mogę się fajnie bawić. Że mogę się bardzo fajnie bawić i to mi się po prostu tak mega podoba, bo na moim głównym koncie, wiecie, tak no nie za bardzo, potem to wszystko muszę odrabiać, bo jednak sezon jest długi, przydałoby się wybić ponownie tego Royal Championa, a tutaj po prostu jest taki chill, luz, nie przejmuję się tym, na jakim jestem poziomie, czy coś, bo to wiecie, to nie jest takie moje konto, o które dbam, co nie? Tutaj chyba weszłam pierwszy raz od 3 tygodni, więc trochę requestów się straciło, wojen to ja tutaj w ogóle nie gram, nie mam w ogóle skrzynki. Aha, przydałoby mi się zagrać, moi drodzy, bo skrzynki jednak są ważne w tej gierce i byłoby fajnie po prostu mieć skrzynkę za sezon na wojnie, bo by nam coś na przykład dropło fajnego, nie? Jakaś legenda, bo tutaj legendy są na słabym poziomie. Chyba zrobię takie combo, ale w sumie nie, bo on ma Fireballa, nie? Ma Fireballa, to nie ma co ryzykować. Damy sobie coś takiego.
On teraz pewnie postawi Teslę. Tak jest, to ja dam sobie szybko zapa. Wow, fajnie wyszło. Bo te szkleciki zostały zniszczone. Okej, okay. Ale nie ma co się dziwić, to jest level 10, ja mam 13, więc no wiadomo, że jest łatwo. Powiem wam, że chyba będziemy nagrywać ciągle z drugiego konta, bo tutaj będziemy dużo razy wygrywać, a wiem, że wy też nie chcecie, żebym ciągle grała tą lawą, bo wiadomo, to jest nudne. A tutaj możemy się fajnie pobawić, więc wiecie. O, tutaj kolega gra... O, dobra, ma Fireballa na takim słabszym poziomie, bo nie zabiły moich barbarianów, więc fajnie. Okej, okay. Tutaj kolega się już prawdopodobnie podda, bo jednak no nic nie może zrobić. Ja dam sobie tutaj Sparkiego i mamy kolejnego wina, z czego się bardzo cieszę. Bang. Damy sobie jeszcze zapa i jest kolejna wygrana. Super. I polecimy sobie z kolejną walką. Plus 29. Fajnie. Bang. Odbieramy sobie. Tutaj wybierzemy nową kartę, bo jej w ogóle nawet nie odblokowaliśmy z żadnej skrzynki, więc wypadałoby ją w końcu odblokować. Tak jest. Bang. Lecimy sobie z kolejną walką piękną naszą. Level 12. Teraz może być troszeczkę ciężej, więc musimy się przygotować na porażkę. Chociaż tego bym nie chciała. Będę się starać, żeby jednak wygrać. Dajemy sobie... O kurde. O nie! Wrzuciłam bacy. Ej, i zobaczcie sobie, ja już mam po wieży. Bo balon level 13, baby dragon level 13. Moje bacy zostały jednak zniszczone. Muszkieterka poszła nie w tę stronę, co trzeba, więc... Więc tutaj prawdopodobnie będzie... przegrana. Ale nie przejmujemy się, bo mamy na razie taki bilans 2 do prawdopodobnie... 1! Tak jest! Więc... jest spoko. Musimy się troszeczkę pilnować, bo jednak zaskoczył mnie bardzo tym balonem. Bardzo mnie zaskoczył tym balonem. Więc muszę trzymać tą muszkieterkę i te bacy jakoś inaczej nimi zagrać, bo widzieliście, co się stało przed chwilą. On wyrzucił balona, ja wyrzuciłam bacę, on za tym od razu puścił baby dragona, więc siłą rzeczy się okazało, że moje bacy zostały pożarte przez tego nieszczęsnego baby dragona. Tutaj pewnie tak samo będzie takie combo. Dokładnie tak. Czy moja muszkieterka się tutaj załaduje? Wizard został pokonany, ale muszkieterka skupiła się na baby dragonie, co mi się bardzo nie podoba. I znowu będziemy mieli po wieży? Jeszcze nie, jeszcze walczymy. Jeszcze walczymy. Okej. Okay. Pięknie. Teraz sobie użyjemy baców. I znowu zostały... Nie trafiłam zapem! Powiem wam, że dawno nie zdarzyło mi się tak, żeby nie trafić. Okej. Okay. No, tutaj będzie taka rywalizacja ciekawa, bo moja muszkieterka... Bo na latające mam tylko muszkieterkę, strzałki i właśnie te bacy, a jak widzicie, moje bacy są mega słabe. Chociaż siłą, że... Ojejku. Dobra, dajemy Sparkiego. On pewnie tutaj wyrzuci Baby Dragona albo Wizarda. Tak jest, to jest jednak Wizard. Czy ta muszkieterka obije tego mojego Wizarda. Tak jest. Przydałby mi się teraz drugi Royal Giant, nie? Ale byłoby kozacko. Bang! Lecimy z drugim Royal Giantem. To tutaj wygra, teraz jest taki pojedynek. O, dobra, wygraliśmy, ale super, cieszę się bardzo. Wow, good game. Ale naprawdę bałam się, że my to jednak przegramy. Ale plus 29 pucharków na mega farcie. Zagramy sobie jeszcze jedną walkę. Tak jest, zobaczymy, czy tutaj też uda nam się coś wygrać. Czy jednak, o kurde, level 9. Ups. No, powiem wam, że jak przegramy, to będziemy się po prostu śmiać ze mnie. Ale no, przykro mi jest, że trafiłam na taki level. Bardzo mi jest przykro i szkoda mi jest tego kolegi. Ale co ja mogę zrobić, kiedy ja nie gram na tym koncie regularnie? To co ja mogę zrobić? Mogę mu tylko współczuć. No teraz nie będę się bronić przed tą Valkyrią, bo nie mam eliksiru, a chcę taki po prostu konkretny już push zrobić. Wiecie, postawić Royal Gianta, zatem postawić Sparkiego, dołożyć te bacy i po prostu rozwalić przeciwnika, więc tak musimy zrobić. Polecimy sobie na drugą stronę wieży. O, tutaj kolega też gra hogiem. Ciekawe, czy... O, dobra.
Wyrzucił, wyrzucił, wyrzucił. Boże, ja mam mega sklerozę mam. I nie pamiętam, jak się nazywa ta karta. Więc brawo, brawo ja. O nie, bombera rzucił. O nie, a tu armię szkieletów. Dobra, tamta karta nazywała się Magic Archer. Teraz mi się przypomniało. Także wybaczcie mi moją sklerozę. Ale wiecie, jestem już w takim podeszłym wieku i ja pamiętam tylko takie jakieś dziwne, chore sytuacje, a takie ważne rzeczy mi po prostu umykają. Więc wybaczcie mi, że czasami tak mogę gadać bez sensu, ale tak już mam. Możecie się do tego przyzwyczaić albo nie. Ale powiem wam, że ja jak nie mam kamery, to po prostu nie jestem takim spoko człowiekiem, bo wychodzi ze mnie jakiś taki dziwny, głupi demon, który nawala jakieś takie dziwne zdania, które całkowicie nie mają sensu. Tak jest. Nie mają one sensu najmniejszego. No to zaskoczył tym MK. Ale czy mój Sparky sobie poradzi? Wystrzel! Nie, nie wystrzelił jeszcze raz. No, dwie wieże naruszone. Moja wieża jest, no, można powiedzieć, że już ubita. Ta lewa. Dobra, dajemy tutaj na Magic Archera, dajemy Barbariany. Lecimy z Hogiem na drugą stronę. Tutaj pewnie wyrzuci armię szkieletów. Tak jest, no to dajemy szybkiego zapa. Wow, pięknie poskładały Barbariany moją, a raczej jego Walkirię. Bang, bang, bang. I będziemy mieć ostatniego wina na sam koniec odcinka. I powiem wam, że super, fajnie, cieszę się. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. I że w następnym odcinku też zagramy sobie jakimś takim, wiecie, fajnym też takim deckiem z TV Royal. Bo jak widzicie, ja wszystko biorę z TV Royal i po prostu tak już mam, że wszystkie moje deki na odcinek, w którym gram na tym koncie, biorę właśnie z tej zakładki. Tak jest, także ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku z tego właśnie konta. O, coś tutaj odbieramy, 40 gemów. Tak jest, fajnie, super. O, i odbierzemy sobie jeszcze skrzynkę. Zobaczymy, co nam tutaj wypadnie ciekawego. Na sam koniec. Wow, myślałam, że będzie legenda. Ale ponownie nie. Okej, także ja się z wami żegnam. Pa, pa!